Na temat kary śmierci. Jak wiadomo, w Polsce kara śmierci na czas pokoju została zniesiona. Ostatni wyrok wykonano jeszcze w latach 80. W 88 roku na Stanisławie Czabańskim. Ja mogę tak dokładnie jeszcze mówić, jak to wyglądało, ale nie wiem, czy to ma sens. W każdym razie co jakiś czas ten temat powraca. Prawo i Sprawiedliwość kilkukrotnie proponowało przywrócenie kary śmierci w polskim kodeksie karnym. Dzisiaj o tym porozmawiamy, a w tej debacie wezmą udział z ramienia ruchu Palikota Dariusz Szczypiński. Prawo i Sprawiedliwość, Łukasz Kmita. Nowa Prawica, Bartłomiej Gruzda. Polskie Stronnictwo Ludowe, Mariusz Habera. I Platforma Obywatelska, Alan Szymula. Zanim zaczniemy, ja tutaj widzę parę nowych twarzy, więc pokrótce przedstawię zasady tej debaty. Debatę dzielimy na cztery rundy. W pierwszej rundzie po minucie... Przepraszam bardzo, zaraz będzie głos. Po minucie mają przedstawiciele partii na przedstawienie swojego poglądu. W drugiej rundzie mamy około 15 minut na debatę między nimi a mną i też między nimi. W trzeciej rundzie, i zapraszam do aktywności, zadajemy pytanie, dyskutujemy z jednym wybranym przez uczestnika dyskutantem. Zadajemy pytanie i niech to nie trwa dłużej niż 3 minuty. I czwarta runda to minuta na podsumowanie dla każdego w odwrotnej kolejności niż w rundzie pierwszej. A dzisiaj zaczyna Platforma. Proszę bardzo, minuta czasu. Dzień dobry, witam wszystkich. Przede wszystkim chciałem na początku zwrócić uwagę na kilka punktów, które potem oczywiście będą rozwijane, dotyczących kary śmierci. Zdecydowanie się sprzeciwiam karze śmierci. Dosyć podstawową kwestią dla mnie jest fakt wynikający z samej istoty kary śmierci. Kara śmierci jako przeciwko jakiemuś brutalnemu zabójstwu jest dla mnie trochę niewyobrażalne, dlaczego w odpowiedzi na zabójstwo ludzie chcą odpowiadać zabójstwem. Jest to dla mnie niewyobrażalne, żeby państwo prawa w imię prawa i w imię obywateli po prostu zabijało tych obywateli. Jest to rzecz dla mnie absolutnie niewyobrażalna i to jest absolutna podstawa dla mnie w rozważaniu na temat kary śmierci. Druga kwestia dotycząca kary śmierci to nieuchronność kary śmierci, to znaczy nieodwracalność, chciałem powiedzieć. Nieodwracalność w takim znaczeniu, że kiedy się oczywiście wykona karę śmierci, nie można tego cofnąć. Jeżeli okaże się, że wyrok był błędny, niesprawiedliwy, że skazano nie tą samą osobę, ta osoba po wykonaniu wyroku już nie żyje, tej osobie się życia w żaden sposób nie wróci. Trzecia kwestia, którą może na wstępie poruszę, oczywiście dalej będzie masa pozostałych kwestii. Trzecia kwestia dotyczy kosztów kary śmierci. Wiele osób porusza temat, że dlaczego taka osoba ma żyć w tym państwie na mój koszt. No, otóż wydaje mi się, że lepsza jest kwestia, żeby taka osoba żyła na koszt podatników, niż żeby podatnicy wielokrotnie więcej płacili za dokonanie kary śmierci na tej osobie, a już zostało wykazane, że kara śmierci jest karą o wiele bardziej kosztowną niż kara dożywotniego więzienia. I tyle chciałem powiedzieć na rozpoczęcie debaty. Na pewno to wrócimy, teraz pewnie to dla PSL, proszę. Dzień dobry, ja na przykład nie reprezentuję tu jako PSL, bo jesteśmy liberalni, reprezentuję swoje opinie, więc ja jestem za karą śmierci. Kara śmierci powinna być takim straszakiem, odstraszającym ludzi od popełnienia tego zbrodni, która jest zabójstwo innej osoby, czy innej gwałt, czy innej przestępstwo. Nie zgodzę się z tym, że kara śmierci jest... Ale proszę o ciszę na sali! Nie zgodzę się z tym, że dożywocie jest droższe od kary śmierci. Utrzymanie jednego więźnia w ciągu miesiąca wynosi 2,5 tysiąca złotych. Koszt dzienny to jest 85 zł. Tak, to jest. No to jeszcze będzie czas, na razie ten wstęp. Dziękuję. To wszystko, tak? Tak. W takim razie nowa prawica. No, my zdecydowanie popieramy karę śmierci ze względów przede wszystkim moralnych, dlatego że człowiek sam stanowi o swojej własności, jest właścicielem siebie i tak samo jak za kradzież należy po ukradnieniu człowiekowi czegokolwiek zwracamy mu tą własność, jeśli zapewne złodzieja, tak samo życie powinno być za życie. Tutaj koledzy mówią o karze śmierci za zabójstwo i tu uważam, że jest błąd, bo kara śmierci powinna być za zabójstwo, tylko za morderstwo, jest zasadnicza różnica. Czym innym jest zabójstwo, czyli zabicie człowieka niekoniecznie umyślnie, czasem w afekcie, gdzie są stosowane kary ulgowe, natomiast czym innym jest świadome morderstwo, kiedy człowiek wiedząc co robi, wiedząc jaką decyzję podejmuje i co za nią grozi, decyduje się na świadome odebranie życia drugiemu człowiekowi. Taki człowiek moim zdaniem jest zagrożeniem dla społeczeństwa i nawet z punktu widzenia czysto bezpieczeństwa społeczeństwa powinien zostać wyłączony z życia społeczeństwa do końca swojego życia.
najlepiej, żeby to życie zostało skończone jak najszybciej. No to idziemy dalej, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Jesteśmy jako ugrupowanie za karą śmierci, choć niedokładnie z tych samych powodów, o których mówili koledzy. Samo zabójstwo czy morderstwo nie może być powodem do wykonania kary śmierci i o tym bardzo wyraźnie mówi linia programowa Prawa i Sprawiedliwości. To wielokrotne morderstwo. To przypadki szczególnie bezwzględne, brutalne, nierokujące jakichkolwiek podstaw resocjalizacji powinny w też szczególnie określonych przypadkach dawać państwu takie narzędzie jak kara śmierci. Nie chodzi o to, żeby tą karę śmierci na co dzień stosować, ale stosować ją w szczególnie uzasadnionych, bezwzględnych przypadkach i myślę, że polskie społeczeństwo w większości jest za tym. Polskie społeczeństwo chce być bezpieczne na ulicach, chce, żeby mordercy wielokrotni nie wychodzili po 15 czy 25 latach z powrotem na wolność, nie mordowali, nie gwałcili, tylko żeby ponieśli surową karę. To, co mówił kolega z Platformy Obywatelskiej, jest niezwykle ważne i to też podkreśla Prawo i Sprawiedliwość. Nie może być tak, że jakikolwiek cień wątpliwości jest co do osoby, która będzie miała wyrok skazujący. Prawo i Sprawiedliwość jest za tym, aby karę śmierci stosować wobec osób, co do których jest 100% pewności i które, tak jak mówiłem na początku, nie rokują jakichkolwiek szans na resocjalizację. No i ostatni głos w tej rundzie, ruch Palikota. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, to jest troszeczkę zaskakujące, że w XXI wieku cały czas niektóre z partii politycznych chciałyby stosować kodeks Hammurabiego. Oko za oko, ząb za ząb. To chyba nie tak. Nie możemy mówić, że za zabójstwo jest zabójstwo. Ktoś powiedział z Państwa, że utrzymanie więźnia kosztuje bardzo dużo. Pamiętajmy, że mimo wszystko niektórzy więźniowie troszeczkę pracują dla naszego kraju i być może za pomocą właśnie takiej pracy są w stanie w jakiś sposób oddać te pieniądze. Jeżeli ich zabijemy, nie pomogą. Chciałem zwrócić uwagę na to, że tak jak mówi kolega z Platformy, nie zawsze wyrok okazuje się być w pełni właściwy. Mimo wszystko wiele ludzi jest niewinnych, a są skazywani. Dlatego jesteśmy zdecydowanie przeciwni karze śmierci. Dziękujemy za pierwszą rundę. Dobra, no to w takim razie ja sobie pozwolę zadać po pytaniu dla każdego z uczestników. Po kolei zaczniemy, ja zadam pytanie, potem proszę o odpowiedź, tak pójdziemy sobie dalej, a potem już będziecie debatować między sobą. Mnie zastanowiło to, co powiedział kolega z Platformy na temat tego, że koszt wykonania kary śmierci jest wyższy niż utrzymanie więźnia, tak? No, nie bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić, no bo ani sznur nie jest tak drogi jak, nie wiem, 30 lat, nie, nawet krzesło elektryczne, które zużywa trochę prądu, chyba nie jest w stanie... powiedzmy, że ktoś 30 lat, bo tak się czasami czeka na wyrok śmierci, albo nawet jak ktoś idzie do żywotnym więzieniu. Także no, tutaj chciałbym wyjaśnić tą wątpliwość, bo z tego co widzę po reakcji sali też jest to zastanawiające. Ja tutaj się opieram na badaniach wykonanych w Stanach Zjednoczonych poprzez magazyn Loyola Law School Uniwersytetu w Los Angeles. A jakie były metody tych badań? Co one brały pod uwagę? Te metody brały pod uwagę koszty po prostu utrzymania więźnia osadzonego w więzieniu na karę dożywocia, połączony z kosztami procesów. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie koszta, które stan ponosił na dożywotnie utrzymanie tego więźnia razem ze wszystkimi procesami sądowymi, razem z trybami odwoławczymi, sumowali te koszty, a także sumowali koszty, jakie są ponoszone w przypadku wykonywania kary śmierci. I rezultaty były takie, że od 1978 roku stan Kalifornia na wykonywanie kary śmierci wydał 4 miliardy dolarów. To wychodzi 184 miliony dolarów rocznie. To się przekłada na sumę około 1 100 000 dolarów na jednego więźnia, to znaczy osobę, która została zabita przez wykonanie kary śmierci. Są to wyliczenia, które wskazują na to, iż utrzymanie jest wyraźne przełożenie. Koszta wykonania kary śmierci razem oczywiście z wszystkimi dodatkowymi kwestiami jest 20-krotnie droższy niż utrzymanie więźnia
w stanie dożywotniego więzienia. No to ciekawe dane, może ktoś będzie chciał się dopytać. Ja na razie jestem zaspokojony, jeśli chodzi o tę kwestię. Do PSL-u i do Nowej Prawicy będę miał jedno pytanie, bo powiedzieliście, znaczy kolega z PSL-u powiedział coś o liberalizmie. Z tego co wiem, Nowa Prawica jest partią, która się na liberalizm powołuje. A więc największą wartością powinno być dla was wolność jednostki. Dobrze wszyscy wiemy o tym, że zdarzają się przypadki, gdy kara śmierci zostaje wykonywana na człowieku, który potem okazuje się niewinny. I czy was to nie wstrzymuje przed takim poglądem na to, żeby jednak tą karę utrzymywać? Właśnie o to chodzi. Nieuchronność kary śmierci. Czy was, jako zwolenników wolności jednostki, coś takiego nie powinno skłonić do sprzeciwu? Do PiS-u będzie inne pytanie w tej kwestii. I proszę o odpowiedź. Po kolei. Technologia, która teraz jesteśmy i ten, pozwala na to, żeby wykluczyć to, ten odsetek błędu, nie? Oczywiście to nie antena, także możemy to po prostu wykluczyć, nie? Wiadomo, że zdarzają się pomyłki, nie? No, ale nie możemy tak wszystkiego pod jedną kreskę podciągać. Ale przez tą pomyłkę ginie człowiek, który dla was powinien być największą wartością. No odsetek, no ja bym nie chciał być tym odsetku. Żadna kara poza karą grzywnej, każda kara poza grzywnej jest nieodwracalna. Masz jakiś sposób przywrócić człowiekowi 10 lat spędzonych w więzieniu? Można mu wypłacić odszkodowanie. A co z tym 20 latami życia, które on stracił? To jest 20 lat, gdy on nie miał prawa testować normalnie w społeczeństwie. Po 20 latach wychodzi, okazuje się, że był niewinny i tak naprawdę jest w obecnym tempie postępu, ten człowiek jest zagubiony, zupełnie praktycznie potrafi funkcjonować w świecie, gdzie 20 lat go nie było tak naprawdę. Wolałbyś być zagubiony czy martwy? To jest pytanie już wtórne. Po drugie, nie mówimy o zabijaniu wiadomo jakiej ilości ludzi. Chodzi o karę śmierci wykonywaną w bardzo konkretnym przypadku. Dlatego właśnie pytam o jednostkę liberala. Tak. I ta jednostka, tak jak mówię, tylko w wypadku morderstwa świadomego, to raz, a dwa, zakładamy, że wyrok dany przez sąd najwyższy jest wyrokiem prawdziwym. Nie możemy, zakładając, że sąd może się pomylić, nie powinniśmy żadnej kary wydawać, bo sąd może się pomylić. No, możemy w każdym dziedzinie życia wystąpić jak błąd ludzki. Tylko konsekwencja tego błędu jest różna w przypadku kary śmierci, a w przypadku kary więzienia lub grzywny. Ale przez błąd ludzki ginie co roku masa ludzi w Polsce, na świecie. Jest to zupełnie naturalne i uznajemy to za coś, co jest skalkulowane w ryzyko życia. To znaczy, człowiek pracujący na budowie może umrzeć, jeżeli się pomyli, prawda? Spadając z wysokości. Oczywiście jest zabezpieczany. A ja mogę umrzeć, jeżeli pomyli się sędzia. Tak, albo może zostać skazany na 20 lat na wolności, jeżeli pomyli się sędzia, bądź na żywocie. Bo tak, tak, jest, że ja mam tak, pomyli się, to po tym, kiedy ale interesowane debatą, nie po prostu wejdam, bo tutaj nic nie słychać. Jak ktoś wszyscy pogadać o panie Karol, to nie będzie. Przepraszam bardzo za uwagę porządkową, ale jeszcze minimum kultury. Ja dziękuję za zabranie mi roboty, ale popieram ten apel. Naprawdę, minimum kultury. Tak, kontynuując. Proszę, głośnik. Jeżeli będziesz panem do żywocie, czy ktokolwiek, i sprawa stanowiła się na po twojej śmierci, czy po śmierci kogokolwiek z więźniów, nie ma żadnego, muszę użyć tego całego życia, który spędził w więzieniu. Więcej, on przez te kilkadziesiąt lat swojego życia męczył się tak naprawdę w tym więzieniu, więc no, możemy sobie rozpatrywać tego na zasadzie takie, że sąd może się pomylić, każdy może się pomylić. I na wszelki wypadek go zabili. To nie jest zabijanie na wszelki wypadek, to jest zabijanie za coś konkretnego. No jednak sprawy morderstw mają wykrywalność w Polsce, gdzie nie jest to, gdzie jest takie 91% i nie ma problemów z... Zdarzyły się dosłownie są pojedyncze przypadki, kiedy okazało się, że jednak rzeczywiście osoba, która została skazana, nie popełniła tego morderstwa. No kwestia jest też skuteczności sądów, ale dobra, powiedzmy, że to uznaję. Do PiS-u bym chciał troszeczkę innego względu, takiego nazwijmy to katolickiego, znaczy z dwóch powodów. Pierwszy to jest powód taki, że na przykład no, Jan Paweł II, ja przypominam, że katolicy są zobowiązani do uznawania nieomylności papieża, był przeciwnikiem kary śmierci, był przeciwnikiem... Widzę, że ktoś jest mądrzejszy od papieża już, nie? Często się u was zdarza. To jest katechizm Kościoła Katolickiego. Katechizm no Kościoła Katolickiego mówi dokładnie katechizm Kościoła, no właśnie, ale o tym chcę powiedzieć. Katechizm Kościoła Katolickiego pozwala na karę śmierci, ale jest tam wyraźnie napisane, że w przypadkach, gdy nie ma już innego wyjścia, prawda? W tym momencie jesteśmy w stanie, przynajmniej w czasie pokoju, odizolować takiego człowieka od społeczeństwa, by nie mógł dalej przez nas upewniać. I druga rzecz, dlaczego jako katolik, wydaje mi się, powinien być przeciwko karze śmierci, znaczy wydaje mi się, no ja tutaj tylko staram się jakby nasunąć temat, prawda? Przecież wykonując karę śmierci na człowieku, nie daje mu szansy się poprawić.
Tak jak już wcześniej mówiłem, kara śmierci dotyczy osób, które już wielokrotnie, i to jest w programie PiS-u, miały szansę na to, żeby podjąć resocjalizację, żeby zmienić swoje życie, natomiast nie skorzystały z tej szansy. Kościół też mówi o tym, że należy wybaczyć, ale nie znaczy, że ktoś nie musi ponieść konsekwencji czy kary. To jest tak, jak ksiądz daje rozgrzeszenie, ale warunkami dobrej spowiedzi jest również naprawienie krzywd ludziom. Więc de facto, jeśli ktoś nadużywa i zasłania się wiarą, dalej źle postępując, no to de facto niech on nie mówi, że niech nie powołuje się na wartości katolickie. I w tym wypadku trudno mi, że tak powiem, zgodzić się z kolegą. Rzeczywiście katechizm Kościoła katolickiego nie mówi wprost o tym, że nie wolno zabijać. Jest przykazanie i jest ono jasno sprecyzowane. Natomiast są szczególne wypadki. Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na szczególne wypadki, które powinny być poddane karze śmierci. Nieco politycznie teraz powiem. De facto w polskich więzieniach przez te 5 lat dzieją się kary śmierci. Przecież wieszają się przestępcy, którzy nawet nie są skazani. I państwo nie potrafi dopilnować, żeby osoby, które mają zarzuty, spędzały w więzieniu normalny czas, który mogłyby zastanowić się nad swoją i byłyby odosobnione. Więc ideą Prawa i Sprawiedliwości jest po pierwsze wprowadzenie nieuchronności kary dla osób, dla każdego przestępcy. Po drugie, zaostrzenie kar dla przestępców, którzy dokonują tych najbardziej ciężkich występków przeciwko czy życiu, czy przeciwko drugiej osobie. I stąd myślę, to w mediach zostało tak ukazane, że PiS jest za karą śmierci, a warto poczytać materiały konkretnie partyjne, konkretnie Prawa i Sprawiedliwości, bo one dotykają sedna. Dla kogo jest przewidziana kara śmierci? Jakie trzeba spełnić w cudzysłowie niestety kryteria? To może brzydko zabrzmiało teraz, ale żeby być osądzonym. I de facto w materiałach Prawa i Sprawiedliwości mówi się o tym, że takiej karze byłoby rocznie poddawanych, jeśli spełniałyby te kryteria, 2-3 osoby. Ciekawe, jak to policzyliście. Więc de facto na podstawie wyroków, które były w latach poprzednich. Więc de facto nie mówimy tu o jakichś rzeszy i tu PiS nie straszy karą śmierci dla tych, którzy na przykład po pijanemu będą jeździli rowerem, bo czasem w mediach można coś takiego usłyszeć, ale na pewno dla osób, które są najcięższymi zabójcami czy mordercami, popełniają wielokrotnie... Ale nie można ich po prostu odwołać warunkami takiego państwa, jak mamy dzisiaj? No dzisiaj ja mam wrażenie, patrząc na to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, że polskie państwo nie spełnia tych wymogów i standardów, które powinny być więźniom nawet zagwarantowane z punktu widzenia praworządności państwa, więc kara śmierci powinna być, to co koledzy mówili, pewnym straszakiem. Ona powinna odstraszać dla ludzi, którzy są czy to psychopatami, czy osobami, które świadomie chcą igrać z życiem ludzkim. Dobra, w takim razie przechodzimy do ruchu Palikota. Jeszcze tutaj pozwolę też jedno pytanie zadać, od Palikota był przeciwko. Więc ja się zapytam, skoro nie kara śmierci, to co? Bo tak naprawdę mamy jednak paradoks dożywocia, prawda? Jeżeli skażemy kogoś na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia, tak jak przeciwnicy kary śmierci nieraz proponują, to w tym momencie on się staje zupełnie bezkarny. On może zabić współwięźnia, może zabić strażnika, chciałem powiedzieć klawisza, przepraszam, strażnika więziennego, może popełniać jakiekolwiek przestępstwo w więzieniu, a tak naprawdę już w tym momencie nie możemy go ukarać. Więc... Bardzo dziękuję za to pytanie. Tak, nie, bo to jest mega ważna sprawa, dlatego że rzeczywiście teraz resocjalizacja być może nie stoi na bardzo wysokim poziomie. Nie ma jej. Czy jej nie ma, nie zgodzę się. Dlatego, że więźniowie pracują, więźniowie w więzieniach mogą się uczyć. Ale masz taki odsetek, ile tych więźniów pracuje? Więźniowie pracują, zwróćcie uwagę na nawet areszt śledczy na Montelupi. Jest kilka wydziałów, w których więźniowie mogą pracować, rozwijać swoje umiejętności, mają bibliotekę. Jest 86 więzień, każdy jest przeludniony.
Powiedzmy, w tym pracuje. Super. Ale to rozwiązanie śmierci. Jeżeli mamy przeludniane więzienie, to najlepiej tych więźniów, których jest za dużo zabić. Nie! To są strasznie. Kara śmierci powinna być, tak jak mówił kolega z PiS-u, powinna być na szczególne bezpieczeństwo. Dobrze, ja chyba jeszcze odniosę się do kolegi. Już proszę bardzo, ja już więcej pytań nie zadaję, teraz możecie to składać między sobą. Ja jeszcze się chciałem tylko odnieść i zaraz odpowiem na drugą część tego pytania. Chciałem się odnieść do kolegi z PiS-u, bo cały czas tutaj powołujecie się na katechizm Kościoła katolickiego. Świetnie. Tylko że tak naprawdę, czy PiS troszeczkę nie przeczy sobie? Zastanówmy się, kto według tego katechizmu jest sędzią sprawiedliwym i kto ma decydować o życiu lub śmierci ludzi. I co z dziećmi? Jakimi dziećmi? Co z aborcją w takim wypadku? Aborcja. Ale nie jest okej, ale zwróćcie uwagę na to, że PiS jest przeciwny aborcji, ale decyduje się mimo wszystko na zabijanie ludzi. Czyli tak naprawdę PiS-owi nie przeszkadza to, że decydują bezpośrednio o losie człowieka, w ten sposób, że chcą go zabić. Czyli jednak to są dzieci ci też. Nie, nie, nie. Może się ja się cieszę, że tak jakoś ostatnio ruch Palikota ewoluuje w dobrym kierunku. Znaczy, coraz częściej powołuje się na katolicyzm, na te wartości. Można powiedzieć, że do końca kadencji okaże się, że będzie sporym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. Zaczynam się bać. Natomiast spokojnie, my naprawdę zapalenie marihuany nie będziemy bić. Ja też nie biłbym nikogo, bo uważam, że to nie jest dobra opcja, natomiast nie wiem, czy to jest sensowne, żeby wprowadzać możliwość, żeby każda osoba mogła palić, ale to myślę, że nie na tą. Nie każda. Nie każda. Natomiast de facto ruch Palikota pragnę zwrócić uwagę, co proponuje, żeby to kobieta miała wybór. A przecież to jaką ideą jest idea Prawa i Sprawiedliwości, to nie każdy z ulicy zdecyduje, że ty mi się nie podobasz, kara śmierci, tylko sąd, czyli wymiar sprawiedliwości państwa polskiego. Który jest zawsze nieomylny, tak? A z tego co wiem, to jest jak gdyby podstawa praworządności, wymiar sprawiedliwości. Wobec powyższego, gdyby ruch Palikota proponował, żeby o aborcji decydowali sędziowie, no to można by podyskutować. Natomiast tutaj chcecie wprowadzić, że kobieta ma prawo decydować o własnym ciele, więc trzeba to rozgraniczyć. De facto kara śmierci, tak jak mówiłem, to nie jest dla przestępcy, który od razu zabije za pierwszym razem. I to mówi Prawo i Sprawiedliwość. Tylko i wyłącznie w szczególnych wypadkach my mamy świadomość tego, że Bóg daje życie i życie powinien odbierać, natomiast są przypadki bardzo różne w życiu i te przypadki należy traktować szczególnie i właśnie w ten sposób to do tego podchodzimy. Czy nikt się nie ma zamiaru odnieść do tego? Ja mam takie proste pytanie. Póki co mówiłeś na temat dla kogo chce wprowadzać PiS karę śmierci? Teraz odpowiedz mi na proste pytanie, dlaczego? Dlaczego? Co wam przyświeca? Myślę, że w Polsce jakoś się tak utarło, że ta nieuchronność kary w wymiarze sprawiedliwości, ona jest tak trochę z przymrużeniem oka traktowana. I to się zaczyna od tych najdrobniejszych przestępstw, a skończywszy na tych najbardziej brutalnych. Myślę też, że jest potrzeba, żebyśmy wszyscy mieli taką świadomość, że jeśli kolejny raz wystąpimy przeciwko czyjemuś życiu z pełną świadomością, to znaczy będąc świadomi umysłowo, kolejny raz zabijemy kogoś w sposób bardzo okrutny, no to my musimy się liczyć z tym, że państwo, nie PiS, nie konkretna opcja polityczna, tylko państwo powinno takiej osobie, jeśli ona miała szansę na to, żeby się poprawić, nie dać już tej szansy. Nie Pan Bóg, tylko państwo, ponieważ ta osoba jest niebezpieczna dla danej grupy obywateli. I tutaj całkowicie nie zgodzę się z tym aspektem finansowym, bo dla mnie wymiar finansowy porównywania, co jest droższe, jest nieco oburzający.
Dlatego, że rzeczywiście więźniowie kosztują i to pewnie kosztują dużo więcej niż utrzymanie matki z dzieckiem w szpitalu. I rzeczywiście jest tak, że więźniowie do końca życia powinni pracować i my jesteśmy w 100% przekonani o tym, że więzienie to nie może być sielanka. Nie może być tak, że więzień może zaprosić swoją kochankę, żonę, iść do pokoju intymnego i wyprawiać co ma tam, na co ma ochotę. Więzienie to jest taki stan, w którym człowiek jest pozbawiony pewnych praw i państwo mu ich nie gwarantuje. I dlatego też uważam, to jest moje prywatne zdanie, że więźniowie powinni być oddelegowani do poszczególnej pracy i cieszę się na przykładzie swojego samorządu, wiem, że z aresztu śledczego w Trzebini więźniowie pracują przy odkrzewianiu zabytków czy przy pracach remontowych na starym cmentarzu. Uważam, że taka forma resocjalizacji dla tych więźniów, którzy chcą pracować, którzy pokazują, że mają, że wypełniają tą szansę im daną, powinna dla takich osób być, że tak powiem, ta kara zmniejszona. Natomiast no jeśli ktoś chce tylko korzystać z tego, że jest w więzieniu i w żaden sposób nie poczuwa się do odpowiedzialności, albo, że tak powiem, więcej, jeszcze na tym w cudzysłowie zarabia, bo są takie szczególne przypadki, że więźniowie, że tak powiem, zarabiają na tym, że są w więzieniu, wyłudzają. Wobec powyższego państwo, mówimy o państwie polskim, w takich szczególnych przypadkach powinno być bardziej surowe i o tym mówi Prawo i Sprawiedliwość, o pewnym zaostrzeniu idei kary dla tych osób, które, że tak powiem, nie chcą się podporządkować pewnym oczywistym standardom. Łukasz to zdominował debatę. W tym momencie cieszę się, że w pierwszych kilku słowach poniekąd odpowiedziałeś na moje pytanie, potem odczuwam, że już dosyć mocno odbiegłeś od tematu, bo tutaj zadałem pytanie po prostu odnośnie kary śmierci. Ja się zgadzam absolutnie w 100% z tym, że w więzieniu jak najbardziej więźniowie powinni pracować. Absolutnie uważam, że na tyle, na ile możliwe to jest, żeby poprzez swoją pracę te koszty utrzymania były w miarę możliwości, jak się tylko da, zwracane, absolutnie się z tym w 100% zgadzam. Odizolowaniem jednostki od społeczeństwa, która jest dla tego społeczeństwa szkodliwa, nawet bezwarunkowo do końca życia, w 100% się z tym zgadzam, jak najbardziej. Ale dalej chciałem zwrócić uwagę, że tutaj rozmawiamy o karze śmierci. I to, co wspominałeś, że Prawo i Sprawiedliwość proponuje według swoich wyliczeń, żeby ta kara śmierci to sięgała 2-3 osoby rocznie, no to dalej zadaję pytanie czemu, bo i to pytanie tutaj, to pytanie tutaj podbudowuje badaniami Joanny Shepard z roku 2005, która przeanalizowała różnorakie inne badania i wpływ rozdzieliła między Stanami wpływ kary śmierci na ilość popełnianych przestępstw i badała 27 stanów na przestrzeni lat 77 roku, 96 roku i w 6 stanach kara śmierci wpłynęła, że tak powiem, na obniżenie ilości przestępstw. W 8 stanach nie uległa zmianie liczba morderstw albo zabójstw, to akurat było odnośnie zabójstw, ogólnie rzecz biorąc nie było rozróżnienia na to, a za to w 13 stanach w rzeczywistości to wpłynęło na zwiększenie się ilości dokonywanych przestępstw w postaci zabójstw. A czym to się różniło? To się różniło tym, że im więcej było wykonywanych tej kary śmierci w jej badaniach, większy to miał wpływ. Czyli zgodnie z tymi badaniami na dokonywanie morderstw. I im mniej rzadziej była wykonywana ta kara śmierci, to ta kara śmierci w rzeczywistości zwiększała ilość popełnianych zabójstw. Zatem to, co proponujecie wprowadzić, to prowadzi na podstawie badań przeprowadzonych w ciągu 20 lat. Doprowadzi tylko właśnie do zwiększenia ilości. Jedna rzecz. Ja właśnie liczyłem na to, że ten wątek dyskusji będzie powoływał się na doświadczenia Stanów Zjednoczonych.
gdzie tam system kary śmierci jest bardziej, nazwijmy to, powszechny i dużo więcej osób niestety jest poddawanych karze śmierci. Mówię to z całą odpowiedzialnością niestety, dlatego że kara śmierci, tak jak mówiłem, nie może być ad hoc wykonywana. Natomiast ja powiem tak, co do tych badań, one były robione w ściśle określonych warunkach. W warunkach Stanów Zjednoczonych, gdzie też trudno porównywać pewne statystyki. Ja cieszę się, że kolega się dobrze przygotował do tej dyskusji, bo te badania nam też coś pokazują, jak jest w Stanach. Natomiast my się nie możemy odnosić ściśle do tego, co byłoby w Polsce. A ja nie mogę pozwolić, żeby dlatego się jeszcze jedno, dlatego, że to, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, to jest naprawdę elementem tylko tego, co jest w Stanach Zjednoczonych. Wobec bezpośrednie przekładanie tych badań ze Stanów do Polski nie może dać pełnego obrazu. Pierwsze badania, o których mówisz, zostały skrytykowane przez, przez jedną panią, zostały skrytykowane przez dwa największe uniwersytety na świecie, przez Harvard i przez Yale, dlatego że nie można na podstawie społeczeństwa liczącego ileś tam set milionów ludzi, gdzie kar śmierci wykonywanych jest kilka, określić wpływu, odizolować samej kary śmierci, wpływu samej kary śmierci na ilość zabójstw. Po prostu jest to zbyt mały czynnik, żeby w badaniach statystycznych można było go wyizolować i zbadać jego wpływ na jakikolwiek sposób, czy na wzrost zabójstw, czy na spadek. Czynnik jest zupełnie nieistotny i pomijalny w porządku błędu statystycznego. Więc te badania są generalnie dość mocno szeroko krytykowane. Jakbyś poczytał troszeczkę dalej o nich, to jest raz. A dwa, pytałeś o aspekt, dlaczego wykonać kar śmierci. To chodzi o elementarne poczucie sprawiedliwości ludzkiej, na poziomie ludzkim. Otóż kara śmierci nie wykonuje kat, nie wykonuje jej sędzia, nie wykonuje społeczeństwo, wykonuje ją prawo. To prawo skazuje człowieka na śmierć za to, że świadomie odebrał drugiemu człowiekowi życie. Jest to, może tak powiedzieć jak kolega, prawda, że to takie o co za ząb. Chodzi o ideę kary. O co chodzi? Kara ma ukarać człowieka, odebrać mu coś, w zamian za to, że skrzywdził, złamał prawa. I teraz współcześnie zaczyna się coraz bardziej mówić o tym, że kara powinna być socjalizacją, czyli za to, że człowiek... Chyba około pięciu teorii, czym powinna być kara z tego sensu. Tak, ale bardzo się promuje teraz, wszyscy mówią o tym, że to resocjalizować trzeba więźniów. Czyli człowiek, który złamał prawo, który szkodzi innym, powinien dostać w nagrodę od społeczeństwa szansę poprawy. Czyli my mamy za to, że on zamordował kogoś, czy kilku ludzi, pomóc mu stać się lepszym człowiekiem. Czyli my mamy włożyć swój wysiłek, swoją pracę w to, żeby pomóc człowiekowi, który krzywdzi nas. I tutaj śpiewa... No tam raczej o nagrodzie tam nie ma, ale są dość nieśrodzy. Bardzo ciekawa teoria krakowskiego filozofa, który mówi o prywatnej karze śmierci. Otóż proponuje sytuację, kiedy to każdy człowiek w swoim testamencie zapisuje, czy chce, aby jego ewentualny morderca, to jest odsetek minimalny, jaka jest szansa, że akurat z nim zamordowali, nie wiem, czy zabójstwo, czy śmierć wypadku i tak dalej, zostanie skazany na karę śmierci, czy też można go zupełnie ułaskawić, przenosi możliwość przesuwania ułaskawieniem, czy też właśnie karą śmierci na konkretnego człowieka, bo człowiek jako osoba sama posiada swoje życie. No, państwo nie jest właścicielem twojego życia, ja nie jestem właścicielem twojego życia, jestem właścicielem swojego, ty swojego. Jeżeli ktoś ci odbiera... Przy karze śmierci będzie właścicielem życia. Tak, przy karze śmierci... No właśnie, tak, ale w waszym wypadku, gdy ty nie uszanowałeś jego życia i tak, czyjegoś, to nie w jednym wypadku, nie tylko kolejny. Nie twojego życia, tylko... Ono będzie. Ale włączmy PSL i rozpali to, co będzie chyba. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Bo tutaj właśnie państwo. Kończy się druga runda, dlatego, chcę powiedzieć. W momencie kiedy występujesz w obronie własnej. Samoobrona była dobre słowo. Tak. Masz prawo, jeżeli bezpośrednio utrata życia w wyniku czegoś ataku, zabić tą osobę w obronie własnej. Natomiast w momencie, kiedy ona nie posłucha twoich próśb o to, żeby cię nie zabijała, zabije cię, to w tym momencie już jej zabić nie można. Czyli tak naprawdę jest w lepszej sytuacji po dokonaniu morderstwa niż przed. Ale w tym momencie PSL chce też powiedzieć, odwołuje się tylko właśnie do koncepcji, jaki liczy do koncepcji kary, że ktoś coś zrobił, no to trzeba go w taki, a nie inny sposób ukarać. Oczywiste, że tą osobę trzeba odizolować, nie będę używał więcej tego słowa. Osobę trzeba od reszty społeczeństwa. To jest oczywiste, żeby nie wywierała dalej negatywnego wpływu. Ale mówicie tu
tylko o to, zrobił to, no to trzeba tej osobie zrobić to samo. Nie bierzecie po... Nie, nie to samo. No, zrobił, no to trzeba to zabić. Zrobił w szczególnym wypadku, to nie jest... Ale zabijał. Zabijał. Ale pozwól mi dokończyć. Dokonał to, ta osoba musi zginąć. Nie bierzesz pod uwagę faktu, że w tym wypadku państwo może zabić niewinną osobę. Nie bierzesz pod uwagę faktu, że to wszystko będzie społeczeństwo kosztowało więcej. Nie bierzesz pod uwagę brutalizacji społeczeństwa. Bierzesz tutaj pod życie społecznego. Społeczeństwa, kiedy mówimy nie ta kara śmierci, ale jak najbardziej pochwalamy, prawda, pokazywanie morderstw w telewizji co 5 minut mniej więcej. Czy nawet co kilka sekund na którymś kanale pojawia się morderstwo. I tutaj no, a wiecie, albo to jest drugie. Tu nie ma problemu z brutalizacji, ale będzie krzywdy do tego, że o zabijanie mordercy, który świadomie, nie mówimy o zabójstwach, nie mówimy jeszcze raz, mówimy o zabójstwach, nie mówimy o zabójstwach w afekcie, tylko mówimy o świadomym morderstwie, czyli kiedy człowiek świadomy zupełnie decyduje się na morderstwo. I tego człowieka nie możemy zabić, ale możemy pokazywać w telewizji masę morderstw i stwierdzić, że brutalizacja społeczeństwa to rzecz, zabijemy tego człowieka i bezpieczeństwa społeczeństwa, bo on, jeżeli zostanie skazany na żywocie, którego w Polsce obecnie de facto nie ma, tylko po 25 latach wyjdzie z więzienia, to człowiek, który mordował świadomie, nie pod wpływem ataków, nie był, nie przez przypadek, tylko świadomie mordował, no prawdopodobnie będzie mordował dalej. I teraz ty mówisz, że lepiej jest go zamknąć w tym więzieniu i pokazać, że no w sumie to my mu pomożemy, to więzienie wcale mu nie pomaga, jak wszyscy dobrze wiemy, niż żeby pozbawić go życia. W jaki sposób ja powiedziałem, że mu pomożemy? Pomożemy mu? Wynikając do więzienia, będzie pracowany, będzie pracował, po czym wyjdzie, on z tego więzienia wyjdzie. Nie ma w Polsce kary bezwzględnego dożywocia. Ja tutaj w tym momencie nie wypowiadam się na temat obecnego systemu kar, bo jestem zwolennikiem tego, żeby było bezwarunkowe dożywocie. Jestem tego zwolennikiem. Uważam, że za niektóre przestępstwa coś takiego powinno być. Żeby nie było tak, że osoba, która brutalnie zabiła kilka osób, po 15 latach wychodzi z więzienia. Temu się sprzeciwiam. A ja w ale tym się sprzeciwiam, żeby państwo w moim imieniu zabijało ludzi. Że jeżeli PSL i Ruch Palikota nie chcą zabrać głosu już w tej rundzie, to kończymy rundę, a jeśli chcą, to proszę bardzo. Ja myślę, że tutaj problem osób, które są zdecydowanie za karą śmierci, polega na tym, że w ogóle nie wierzą w poprawę człowieka. Między innymi, dlatego że, słuchajcie, wy się śmiejecie, ale zwróćcie uwagę na to, że resocjalizacja może działać. Tutaj pojawiła się taka kwestia, kolega powiedział, przypuszczam, że on dalej będzie zabijał, a jeśli nie będzie zabijał, a my go zabijemy? Ale już zabijał. Ale on już zabijał. Zaraz. Tak. Pytanie, czy da się go naprawić? Ja? Ale po co? Ale nie zasługuje na naprawę. Nie, ja wiem, ale to prośba do kolegi, żeby mówił do reszty, bo on jak gdyby zaprasza nas do dyskusji. I w tej dyskusji on będzie zaproszenie przyjmiecie. To reszty się obrócić. Nie, to krzesło można przesunąć. Ale nie, ja powiem. Ja się cieszę, że kolega was zaprasza i już za chwilę będzie rzeczy rozdziałeś. Czyli zamiast, że ten człowiek zabił, my mu pomóżmy. No to... To jest nie ma ideo, o której powiedział kolega, no wręcz genialne, ten człowiek zabił, więc my mu pomóżmy. Ruch Palikota i PSL i kończymy tą rundę, jesteśmy po czasie. Nie rozumiem, jak można pomóc tej osobie, która zabiła 2, 3, 4 razy, nie? Czy ona się poprawi? Jakie są szanse poprawy, nie? Myślę, że ona tak zabiła, a... Jednak są kierunki. W Polsce dokonywanych rocznie jest około 1000 zabójstw, w zeszłym roku 980 dokładnie, z czego 91% zostało złapanych, to są dane z Komendy Głównej Policji, z czego morderstw świadomych było kilkanaście, z czego tych ludzi skazanych później, rzeczywiście, nie wiadomo ile będzie, więc mówimy o przypadkach jednostkowych, przy których jakiś tam odsetek, poniżej 10%, jest szansą zostanie zresocjalizowany. Czyli mówimy o jednej osobie na 50 lat. Jeszcze, ile procent z tych ludzi, o których mówisz, zostało skazanych niesłusznie? I niech spróbuje PSL może odpowiedzieć na to pytanie. No, to też jest... Właśnie, to ile procent zostało tego? Myślałem, że ja ci podpowiem. W całej Europie zostało zaskarżonych 23 wyroki. Nie daje rady. W ciągu zeszłego roku. Ile osób? 23 generalnie wyroki. Nie wyroki kary śmierci. 23 wyroki. Poza Białorusią. 23 zostały zaskarżone, z czego już 20 okazało się, że jest niesłusznie. Więc są 3 wyroki generalnie zaskarżone. Ludzie nie zaskarżają wyroków za kradzież, kary grzywny, tylko zaskarżają wyroki poważne. Więc w skali całej Europy mamy tutaj... Czyli te 3 osoby? Te 3 osoby to nie były morderca. Weź pod uwagę, że tych zaskarżonych morderstw to jest jeszcze mniej.
Dobra, bo przytaczam już okoliczności faktycznie zamiast dyskutować na temat zasadności kary śmierci. Trzecia runda się właśnie skończyła. Ja pragnę zwrócić uwagę, zanim jeszcze będziemy bić brawo, że ruch Palikota powołał się na katolicyzm, a Prawo i Sprawiedliwość zaprzeczyło o tym, że to tylko Bóg ma decydować o życiu. Także dość ciekawie, no? Powiedział kolega, że państwo też. Brawo, ja uważam, że wszystkie religie należą. Ale najpierw brawa, teraz się będziemy wygłaszać. Proszę, nie wiem, który raz pierwszy się zgłosił. Dogadać się? Mogę zacząć ja. No to proszę. Ja mam... Chciałem pociągnąć ten temat, który kolega mój z Nowej Prawicy rozpoczął, ale kolega z Platformy nie odpowiedział na to pytanie. Bo zabójstwo, znaczy przestępstwo składa się z czterech faz. Zamiar, za który nie karzemy, przygotowanie, czyli na przykład za kupno broni, to tylko w poszczególnych przypadkach, jak na przykład ktoś sobie drukarkę do drukowania pieniędzy kupi, tylko wtedy możemy go ukarać, a nie na przykład za kupno noża. Trzecie to jest usiłowanie i czwarte to jest dokonanie. W momencie usiłowania w polskim prawie karnym nikt nie kwestionuje zasadności obrony koniecznej, czyli właściwie zabójstwo w obronie koniecznej jest bardzo często legalne. Czyli w momencie, kiedy ofiara się broni, życie napastnika jest legalnie zagrożone. A w momencie, kiedy zabójca przejdzie do porządku dziennego nad na przykład błaganiami tej ofiary o litość, wtedy jego życie już nie jest zagrożone, więc usuwając z kodeksu karnego karę śmierci, tak naprawdę nagradzamy tego zamachowca za to, że udało mu się przejść z fazy usiłowania do fazy dokonania. Dlaczego chcecie nagradzać ludzi za to, po prostu kończąc z zagrożeniem, z legalnym zagrożeniem życia, za to, że udało im się przejść z fazy usiłowania do fazy dokonania. Ponieważ usuwając karę śmierci z kodeksu karnego, powodujemy, że w momencie usiłowania moje życie jako zamachowca jest zagrożone, bo ta broniąca się osoba może każdy sąd ją uniewinni mnie zabić, a w momencie, kiedy ja już tą osobę zabiję, mi już włos z głowy nie spadnie, nawet jak zostanę złapany. Więc chciałbym, żeby prawo karne broniło mnie jako ofiary, nawet wtedy, kiedy ja już się nie mogę bronić. Dlaczego chcesz nagradzać kogoś, komu udało się swój haniebny zamiar doprowadzić do końca? Pytanie jest do PO, tak? Tak. Proszę. Ja w żaden sposób tutaj nikogo nie zamierzam nagradzać. Ale chcesz, usuwając karę śmierci. Uważam, że taka osoba powinna zostać ukarana. Powinna zostać. Nie zrozumiałeś mojego pytania, więc powtórzę. W fazie usiłowania, nie mówię o innych karach, nie mówię w tym momencie o innych karach, w fazie usiłowania życie zamachowca jest zagrożone, a jak mu się uda przejść z usiłowania do dokonania, już nie jest. Więc nagradzamy go za to, że mu się udało dokończyć. Życie tego zamachowcy jest albo nie jest zagrożone. Pytanie, czy rzeczywiście mu grozi zagrożenie ze strony osoby, którą w tym momencie próbuje... Legalnie jest to dopuszczalne. Jest taka sytuacja, konfrontacja vis-a-vis, to absolutnie jest to życie zamachowca zagrożone, no i... ponieważ ta osoba ma absolutne prawo bronić bezprawnego ataku na swoje życie. I tu się zgadzamy. Ta osoba ma prawo odeprzeć ten atak, włączając to także możliwość zabicia tej osoby. Tak. Ponieważ to jest teraz pytanie, albo moje życie, albo życie zamachowca. To jest prosta sytuacja, to jest obrona konieczna. Tak. W momencie, kiedy zamachowca dokona już tego, już nie ma obrony koniecznej. W tym momencie tutaj nie jest impuls, nie jest ratowanie życia własnego, nie jest ratowanie innej osoby. Tutaj wchodzi państwo, tutaj wchodzi prawo. Prawo nie powinno być impulsywne. Prawo nie powinno działać na zasadzie szybko reaguje, bo mi się coś dzieje. Prawo powinno wszystko zbadać i powinno ukarać, ale powinno ukarać w taki sposób, że ta osoba zostanie dożywotnie pozbawiona wolności. Nie powinno państwo zabijać osób. Skoro się sprzeciwiamy temu, że osoba, no tutaj już wygląda na to, że zamachowiec idzie w moją stronę, sprzeciwiamy się temu, że ten zamachowiec zabił mnie, tak. Ja się sprzeciwiam temu, żeby ktokolwiek ginął. Jak widzę, że ta ofiara stawia opór, to w pewnym momencie widzę coś takiego. Zabiję ją, muszę ją zabić, bo wtedy przeżyję. Jak ja jej nie zabiję, to ona mnie. Opłaca mi się ją zabić. Coś takiego w pewnym momencie może wystąpić. I sam fakt, że coś takiego może wystąpić, powoduje, że kara śmierci, nawet jako straszak, nigdy nie zrealizowany, bo mogę się z wami zgodzić co do procedur i co do ścigania. Pewnie nigdy na 100% nie będziemy pewni. Ale czy ten ktoś zrobił. Ale jeżeli istnieje możliwość, że państwo będzie zachęcało do dokończenia swojego zamiaru, kara śmierci powinna zostać. A powiedziałeś jeszcze przed chwilą, że państwo nie może nikogo zabijać. Jeśli tak, to przepraszam najmocniej, ale utrzymujemy z naszych podatków i wszyscy się na to zgadzamy łącznie z NOW, 100-tysięczną instytucję, która jest przetrzymywana po to, żeby w razie potrzeby zabijać bez wyroku wrogów Polski. Więc likwiduj wojsko, jeśli uważasz, że państwo nie ma prawa nikogo zabijać.
tego, co powiedziałeś, ja uważam, że wojsko jest jak najbardziej instytucją potrzebną. W przypadku kolejnego bezprawnego ataku, tylko to jest atak na całe państwo. W tym momencie wszyscy mamy zagrożone życie i musimy ten atak odeprzeć. Czyli państwo może odbierać życie? No ale Polska jest... nie była zaatakowana, wysłała żołnierzy do Iraku i Afganistanu. I zabijała. I się to przeciwią. No właśnie, ale to jest pan nie, natomiast ale przyznaję, że państwo może zabierać życie. Śmierć czy przyznaję, że w momencie, kiedy jest zagrożenie bezpośrednie życia, trzeba to zagrożenie odpierać. Czyli w tym momencie wybrać wobec za zapisem? Moment, zaraz będzie możliwość. Wrócimy tą kwestię? Okej, spoko. No, dobra, więcej niż nie dowiem, tak? Tak, ja chciałem zadać takie pytanie. Ja nie wiem, że trzeciska na pytasz. Pytanie będzie skierowane bezpośrednio do przedstawiciela ruchu Palikota, ale także pragnąłbym poruszyć problem, że my tutaj, dyskutując o karze śmierci, skupiamy się przede wszystkim na jej utylitarnym wymiarze, czyli na tym, co tak naprawdę to powoduje dla społeczeństwa, czy to jest źle, czy dobrze, że tego człowieka usuniemy, czy nie, a tymczasem nie o to chodzi, bo tak naprawdę ruch Palikota, z tego co mi wiadomo, deklaruje się jako partia wolnościowa. Czyli przez wolność rozumiem wolność jednostki, nie wolność społeczeństwa, na którą składają się partykularne interesy poszczególnych jednostek. Moje pytanie będzie nieco abstrakcyjne, ponieważ nie chcę wysłuchiwać kolejnej wymijającej odpowiedzi. Mianowicie, czy jeśli by, bo kolega wspomniał tutaj o pomyłce, która jest wpisana oczywiście według mnie w życie ludzkie i chroniąc tych wszystkich przestępców, że przecież państwo mogło się pomylić. Czy gdyby w systemie prawnym, wiem, że to jest abstrakcyjne pytanie, nie była dopuszczalna pomyłka, czy ruch Palikota byłby za karą śmierci? Wtedy, gdybyśmy mogli z całą pewnością stwierdzić, czy dana osoba jest winna, czy nie? Czy będzie tutaj próba forsowania jakichś utylitarnych idei kosztem elementarnego poczucia sprawiedliwości ludzkiej? Powiem krótko. Uważam, że zabijanie człowieka nie jest rodzajem ograniczenia wolności. Każde zabicie człowieka jest ograniczeniem wolności, ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Nie prosiłem cię, żebyś mi odpowiadał pytaniem na pytanie. Ale powiedziałeś, że jesteśmy partią, która chce wolności człowieka. Owszem. Tak. Więc nie chcemy... To więzienia zlikwidujcie. Nie chcemy decydować bezpośrednio o jego życiu. To przepraszam, kto ma decydować o życiu, jak nie o państwo w przypadku... No właśnie, bo to bardzo dobre pytanie, chociaż to nie jest, chociaż to nie jest temat tej dyskusji. Państwo ma za zadanie zabezpieczyć życie ludzkie. To w tym momencie to co? To jesteś zwolennikami anarchizmu, że mi mówisz takie rzeczy? Teraz na temat aborcji, ale zwróć uwagę, że jeżeli rozmawiamy w tym momencie o karze śmierci i zastanawiamy się nad tym, czy wolno nam zabić człowieka, którego coś podejrzewamy. Nie, któremu stwierdzamy winę. Moje pytanie było, czy jeśli mu stwierdzimy winę z całą pewnością, w 100%, to czy byście byli, czy nie. No tak albo nie. Pytanie, czy... No, najwyraźniej nie jesteś w stanie mi odpowiedzieć. Dziękuję. Ale kolego, ja nie potrafię wyobrazić sobie osoby, która stwierdzi winę 100%. Takie człowieka nie ma. Dlatego było pytanie abstrakcyjne. Oczekiwałem prostej odpowiedzi, no najwyraźniej... Nie, dobra, to jest pytanie bardzo abstrakcyjne. Dobra, no to nie odpowiedź miała być bardzo bardziej prosta. Cały czas z jednej opcji, ale no, zgłaszacie się, więc proszę bardzo. Ja tu pamiętam, będzie zaraz możliwość. To jeżeli mogę, to poproszę się o jakiś komentarz drobny. O ile z kolegą z PiS-u mogę się w części jego wypowiedzi zgodzić. Jednak nie rozumiem, jak kara śmierci może działać jako straszak, jeżeli jest tylko wykonywana na ludziach, którzy morderstwo popełniają po raz kolejny. Czyli w takim razie taki morderca, który planuje pierwsze morderstwo, będzie się czuł bezkarny. No raz mogę, za drugim razem ewentualnie otrzymam karę śmierci. Tak? No to tego nie rozumiem. Może o kosztowności faktycznie nie ma co rozmawiać, ale... No, wydaje mi się to dosyć dziwne, że utrzymanie więźnia, które kosztuje w Polsce 2,5 tysiąca miesięcznie, przez kilkadziesiąt lat, czy tam 15 lat, jest bardziej kosztowne od wykonania kary śmierci. No, możliwe, możesz mi powiedzieć, że w Malezji konewki wykonuje się za 5 milionów dolarów, ja mogę ci w to uwierzyć, ale to nie znaczy, że gdzieś nie można wykonać tych konewek taniej. I mogę się z tobą założyć, że tak by było. Sędziego Artura Altona i profesora Pola Michela. Nie ma sensu. I jeszcze istotniejsza sprawa, czyli ta pomyłka, bo dziwne jest to, że zakładacie, że jeżeli byłaby kara śmierci wprowadzona, to istnieje możliwość pomyłki, ale tylko w jedną stronę, tak?
czyli sędzia, który na przykład nie skaże kogoś na karę śmierci, nie popełnił pomyłki i przy, w przypadku takiej pomyłki nie mogą zginąć ludzie, na przykład przysłowiowi klawisze czy współwięźniowie, to nie są ludzie, to też są ludzie. I w przypadku pomyłki sędziego też mogą zginąć. Do kogo kierujemy pytanie? Nie kieruję. No to ktoś jeden może się... No to dobra, niech się pisał, niech się idziemy dalej. My wychodzimy z takiej idei, że o czym tutaj kolega z Platformy mówił, że no każdy ma prawo się poprawić. I dlatego też taka kara śmierci, jeśli osoba popełni to przestępstwo po raz pierwszy, uważamy, stoimy na takim stanowisku, że ta osoba powinna w więzieniu mieć prawo naprawienia w cudzysłowie, bo z życia się nigdy nie zwróci. Natomiast w jakikolwiek sposób... A pytanie pomocnicze, czy Breivik popełnił morderstwo po raz pierwszy, czy po raz 60? Ja powiem tak, to jest szczególny wypadek i o tym warto dyskutować. Ja nie odpowiem teraz. Za 14 lat będzie mnóstwo. Ale ja powiem tak. Jeśli kolega uważa, że ten konkretny przypadek nie nadaje się do kary śmierci, to moje prywatne zdanie jest takie, że planując to morderstwo wielokrotnie, ja nie jestem dawcą ani nie będę ja odbierał tego, bo pewnie miałbym ogromny dylemat moralny, natomiast stoję na takim stanowisku, że osoba popełniająca taki czyn musi się liczyć z tym, podkreślam, z tym, że niezawisły sąd orzeknie dla niej taką karę. Natomiast co do osoby, która pierwszy raz popełni morderstwo, ja, to jest moje prywatne zdanie, chciałbym dać takiej osobie szansę na to, może nie po roku, nie po pięciu, nie skreślać jej całkowicie. Natomiast jeśli ona po raz kolejny pokaże, że z tej szansy nie skorzystała, że nie szanuje państwa, nie szanuje obywateli, w takim wypadku wykonanie kary śmierci wydaje mi się społecznie uzasadnione. Rozumiem. To jeszcze postawię pewien taki dylemat. Jest, powiedzmy, jakiś gang, który składa się tam z jakichś członków i dokonują morderstwa ci goście. Czy tam szef gangu dokonuje morderstwa i jest to jego pierwsze morderstwo w życiu. Nie skazujemy go na karę śmierci, on nie traci życia, natomiast jego koledzy, powiedzmy, uprowadzają grupkę dzieci i będą szantażują, że jeżeli nie wypuszczą tego szefa gangu, to będą zabijać po kolei te dzieci. Jeżeli byłby taki przypadek. Do kogo jest dylemat? No to jest jakby w tym temacie, bo ja nie rozumiem dlaczego... Sytuacja jest zupełnie realna, kilka razy się zdarzyła, ostatni raz w latach 60. Czyli do PiS-u dalej, tak? Tak. Ja powiem tak, na szczęście mogę powiedzieć, nie będę miał takich w życiu dylematów, żeby o tym decydować. I myślę, że tutaj osoby przede wszystkim przygotowane pod względem psychologicznym, pod względem prawnym, znające różne aspekty planowania i znające różne aspekty tego, o czym mówiłeś, powinny, kierując się wiedzą, przede wszystkim wiedzą i pewnymi pewnikami wydać decyzję. Mówię, ja nie wiem, bo to jest bardzo konkretny przykład. Ja bym nie chciał, żebyśmy dyskutowali o tym, czy powinno się wykonać wobec takiej osoby karę śmierci, czy nie. No dobrze, konkretnie... to ja bym w takim razie chciał, żebyś mnie dobrze zrozumiał. To tylko, bo przyjmujesz jakieś założenie, które jest no, absurdalne, bo ciężko jest udowodnić, dlaczego akurat nie za pierwszym razem, a za którymś razem. Bo ja daję szansę i moim zdaniem powołujesz się na to, bo to jest bardzo wygodne, to jest takie troszeczkę poprawne politycznie. No, wchodzisz do wody, ale po kostki. No. Idziemy dalej. Rozumiem, że kolega, tak, chcę dać pytanie, potem jest, przepraszam, że już nie dałem głosu, ale już nie kolega nie zgłasza i myślałem, że już nie mam pytania. I jest nowe. Tutaj nie będzie pytań. Dobra, to staramy się teraz zrobić to troszeczkę szybciej. Ja mam pytanie do pana z ruchu Palikota. No otóż tak, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Mamy człowieka, który zabił dwójkę dzieci. I najpierw je zgwałcił. Testy DNA potwierdzają, bo to jest, no prosto jest ustalić, czy on te dzieci zgwałcił i czy on to zrobił. On te dzieci zgwałcił. Został przyłapany z narzędziem zbrodni, powiedzmy siekierą, jest cały umazany we krwi, te dzieci są pocięte i tak dalej. Tak obrazowo przedstawię. Proszę widzę. I teraz tak.
Teraz tak. To ta telewizja współczesna. Te bajki. Ale już. Teraz tak, co robimy z tym człowiekiem? Bo jakoś nie wierzę, że ta osoba mogłaby się zresocjalizować. Ale dobrze, nawet niech się powiedzmy, ona mogłaby zresocjalizować. To ta osoba nie zasługuje na resocjalizację, bo jeżeli ktoś popełnia taką... takie morderstwo, on powinien mieć świadomość tego, że po prostu zostanie zabity potem, bez względu na koszty, bez względu, no, pogada wszystko po prostu, no. To jest oczywiste. I prosimy o odpowiedź. Lecimy dalej. Pytanie, cały czas ja się do tego będę odnosił, czy zabicie za jakąś zbrodnię jest oczywiste? To nie jest zabicie. Pytanie, czy taki człowiek mógłby być w jakiś sposób użyteczny dla społeczeństwa, na przykład pracując. Pytanie, czy my, jako ludzie czy sędziowie, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby takiego człowieka po prostu zabić. Pytanie kolejne, czy tak naprawdę taka śmierć, ona będzie działać tak naprawdę przeciwko dalszym takim rzeczom. Mam na myśli to, że wiele takich wyroków jest później transmitowanych w telewizji. Ludzie to oglądają. Zastanówmy się, czy to nie wpływa też na psychikę. I jeszcze jedna kwestia. Co z ludźmi, którzy wykonują zbrodnie, będąc choroby, będąc chorzy psychicznie? To jest kolejne pytanie. Co zrobić z ludźmi, którzy są niepoczytalni? Z tego co wiem, to nie można skazać kogoś, kto przeszedł testy, kto nie przeszedł testu psychologicznego, że jest uznany za niepoczytalnego, to z tego co wiem, nie można skazać na karę śmierci, no chyba że w Chinach, ale to jest chyba raczej oczywiste. Albo w Iranie, dobra. Ja właśnie mówię o morderstwie, to zupełnie nieświadomie. Ja krótkie pytanie mam tylko. Społeczeństwa po kolei. Znaczy, tu kolega poruszył jedną rzecz, bardzo ważną rzecz. Absolutnie myślę, że w cywilizowanych krajach nie powinniśmy się zgodzić na to, żeby transmitować wyroki śmierci, bo to jest obrzydliwe. Ale nie są transmitowane, no, ja wcale chyba nie. Ale kolega powiedział, więc co do tej kwestii chyba jesteśmy wszyscy zgodni, że jeśli zdarza się taki przypadek, jeśli nie jesteśmy, to przepraszam. Bo dla mnie kara śmierci jest wyjątkowo trudna. I nie musi być upubliczniana, człowiek nie musi być obnażany z pewnych kwestii. To w jakiś sposób to będzie straszakiem. Ale zaraz, nie musi być straszakiem, jest oczywiste, że tak ma być. Wtedy ma być kara śmierci dlatego, że można okazywać ludziom. Jeżeli tak, to jest sprawiedliwa odpłata. Przepraszam bardzo. Nie będziemy wszyscy mówić na raz, jeszcze się publiczność dołącza, no to taki się bazar trochę robi, ale przecież nie o to chodzi, no nie wiem. I przyjmijmy, że te pytania retoryczne były odpowiedzią na pytanie. Przepraszam bardzo, ale chciałbym, żeby każdy miał tą szansę. Idziemy dalej, proszę. Dobra, więc ja mam pytanie do przedstawiciela PiS-u. Ma na celu po części doprecyzowanie. Ty powiedziałeś, że chciałbyś dać każdemu szansę. Czyli rozumiem, że jednocześnie dajesz możliwość jakby wyjścia z więzienia, tak? Po tym pierwszym morderstwie ktoś wchodzi do więzienia. I tak ty podajesz przykład. Pracuje gdzieś tam w ogrodzie i to ma być jakby warunkiem poprawy. Czy to rzeczywiście jest warunek poprawy? Stawiając taki warunek, doprowadzimy do sytuacji, w której część więźniów może to potraktować ok. Pójdę, popracuję w ogródku, odpracuję swoją winę i wyjdę. Czy to rzeczywiście jest prawdziwy warunek poprawy? W jaki sposób ty chciałbyś to ocenić? Rozumiem, że jesteś za możliwością wyjścia z więzienia tego, który zamordował. I proszę. Znaczy ja wierzę w to, że człowiek, który... to jest moje przekonanie, może nieco naiwne, możecie tak ocenić, że osoba, która jest skazana na dożywocie i w sytuacji takiej przez te 25 lat, no widać u niej, że coś się zmieniło. No ja wierzę w to, że każdy z nas ma szansę się poprawić, że to nie jest tak, że będziemy brnęli dalej ślepo i że tak powiem, i czynili źle, bo każdy ma szansę, takie mam przekonanie, się poprawić. Wobec powyższego ta osoba, nie mówię po 5, 10, 15, ale na przykład po 25 latach, w sytuacji, gdy ona rokuje pozytywnie, powinna dostać szansę. Właśnie o to mi chodzi. Ja się z tym zgadzam, że każdy może się poprawić. Uważam tak samo, jak tutaj kolega z ruchu mówił, że zdarzają się takie osoby, spotkałem się z takimi osobami. Tylko chodzi mi o to, czy ten warunek, nie wiem, pracy, tak jak tutaj powiedziałeś, czy to rzeczywiście powinien być warunek do odzyskania wolności. Ja jestem na stanowisku tak, dajmy im szansę,
ale jednocześnie czy oni powinni mieć szansę wyjścia przedwarunkowego? To znaczy, tutaj ma wątpliwości. To jest dalej, czy nie teraz? Idziemy dalej. Nie, nie można, muszę odpowiedzieć tak, nie może być to, że ktoś pracuje warunkiem jakby wykupienia się z więzienia. Znaczy, o to mi chodzi, bo to z tego co powiedziałeś, ja to tak odebrałem, nie, to chciałem doprecyzować. To jest odpowiedź, idziemy dalej. No ja mam pytanie najpierw do platformy. Jedno zadajmy. Okej, ale tak czy nie, tylko odpowiedź. Dobra. Czy nie jeżeli się... ktoś z gwałki zamordował twoją matkę, jesteś w stanie przez 30 lat utrzymywać go i płacić mu za to, żeby on był w hotelu? Jesteś w stanie tak czy nie? To na pewno już się nie zdarzy. No okej, no ale jeżeli jest coś takiego, jesteś w stanie przez 30 lat płacić za to, żeby on żył w hotelu, nie robił nic. W takiej sytuacji wynikał impulsu bardzo możliwe, żeby tą osobę zabił, ale nie chciałbym, no, żeby... No widzisz, żeby... i sam mówisz, że zabił, się zabił. Dziękuję bardzo. Pytanie, żeby pytanie do druga sprawa. Nie ma drugiej sprawy. Chyba, że to był tak lub nie. Nie, jeżeli... Ale będzie tak, nie? Jeżeli osoba... Tak, tak, nie. Dobra. Jeżeli... Przydałem taką sytuację. Koleś był na 25 lat skazany w więzieniu. Wychodzi z więzienia, zabił gościa, który był mężem swojej siostry, no nie? Swojego zięcia zabija. I w tym momencie... Swojego zięcia zabija. W tym momencie koleś siedział 25 lat w więzieniu i zabija człowieka, który płaci podatki, pracuje na państwo, jest porządnym obywatelem, bo mu się nie spodobał. I jakim prawem ty, człowieku, dajesz temu gościowi, zabójcy, życie odbierasz obywatelowi? Jakim prawem? To jest raz? Jest ta... Miało być tak, nie? No tak, nie. No, jest jakim prawem? No dobra, jakim prawem? Odbierasz. Oboje życie. Ci się takie samo pytanie. Ja odpowiem jeszcze raz krótko. Nie będę ustosunkowywał się do zupełnie abstrakcyjnych historii. To nie jest ja czytałem o tym w gazecie, to nie jest abstrakcyjna historia. No to jest zabijasz prawomocnego obywatela po to, żeby nie mógł żyć. Zabije człowieka w momencie, kiedy... Przez to, że on nie był zabijany, to się zabiłe. Zostało zadane. Kolego, nie zabijesz człowieka, dopóki nie będę w miliardzie procenta pewien, czyli nigdy, że on jest winien. Dobra, ja jeszcze pozwolę sobie być troszkę adwokatem. Pozwolę sobie jeszcze być troszkę adwokatem, który nie odpowiadał, bo z tego co wiem, kolega chciał jeszcze powiedzieć taką rzecz, że rozróżnia kwestie prawa państwa od swoich odczuć, tak? Bo to tak jeszcze. No właśnie, więc ja myślę, że człowiekiem, ja mam odczucia, jestem targany impulsami, moje impulsy, moje indywidualne odczucia mogą doprowadzić do czegoś takiego, że w takim porywie osoby zabiję. Ale nie życzę sobie, żeby targany impulsem było moje państwo. Ja mam tak, do kolegi z ruchu Palikota. Czy jesteś za pełnym do końca dożywociem, czyli nie, takiego, którego się nie da podważyć? A drugą sprawą, czy jesteś za przymusem pracy w więzieniu? Dwa tak, czy nie? Za przymusem pracy w więzieniu. W więzieniu. Tak. Może. Prywatnie? Tak. Moja prywatna opinia, uważam, że więźniowie powinni zdecydowanie pracować. I wcześniejsze pytanie... Czy dożywocie bezwzględne? Dożywocie bez możliwości wyjścia. Bez możliwości wyjścia. Tak. Dobra, idziemy dalej. Pani się zgłasza, to ja muszę dać pani, potem kolega z tyłu. Proszę, proszę. Ja mam co? Takie pytanie. Ale jeżeli może pani podejść, się to pani. To jeżeli może Kaśka podejść. Tutaj do PiSu i do Nowej Prawicy. Trochę z innej perspektywy, czy nie uważacie, że kara śmierci jest zbyt łagodna? Bo najprościej jest ze sobą skończyć. Sam mówiłeś, że dużo więźniów popełnia samobójstwo skazanych na dożywocie, gdzie to nie jest ułatwianie im też. A ty z kolei mówiłeś, że żeby kogoś ukarać, to trzeba mu coś odebrać. Ale żeby komuś coś odebrać, to on sobie to musi uświadomić. A jeżeli mu odbierzesz życie, to już sobie nikt tego nie uświadomi. Trudniej jest pracować 25 lat dla społeczeństwa za darmo, albo na przykład przez 25 lat siedzieć w więzieniu, w którym panują nieludzkie warunki. Czy w takim razie kara śmierci tutaj nie rozwiązywałaby problemów tych ludzi? A jeszcze jedna prośba. Proszę skierować pytanie tylko do jednego uczestnika, bo naprawdę jeszcze jest trochę... No to też nie do końca. Nie chcę się bawić w państwo, które jest sadystą, które się ma znęcać nad tym człowiekiem, który przestępstwo, żeby jak najcięższa była tego kara. Bo obłaskawić go śmiercią. No nie, tutaj nie chodzi o to, że jest łaskawa. Odwróciły się one. Nie ma sensu skazywać go na tortury, czy jakąś ciężką
ciężkie roboty, prawda, gdzie on będzie męczony i katowany, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby odwołać się do tego, że miał kolega, do elementarnego poczucia ludzkiej sprawiedliwości. Sam powiedział, że jeżeli ktoś zabiłby jego matkę, czy kogoś z jego rodziny, prawdopodobnie by go zabił. To jest takie naturalne poczucie ludzkiej sprawiedliwości, o którym mówi filozofia praktycznie nieustannie. Pojawiły się drogi, które podważać to próbowały dość skutecznie w wieku XIX. Człowiek jest tak zbudowany, więc na czym chce budować prawo państwa? Na odczuciu ludzkiej sprawiedliwości, a nie na jakimś wyimaginowanej próbie nagradzania złoczyńcy szansą na poprawę w momencie, kiedy tak naprawdę on targnął się świadomie na coś, co jest najwyższą wartością w społeczeństwie, czyli na prawo życie ludzkie. Dobra, dzięki, lecimy dalej. Tam kolega jeszcze z tyłu, proszę, proszę. Tak, tak, pan. Ponieważ kolega z Kongresu Dorek, co został przed chwilą rozjechany, skieruje... Co został? Ale proszę bliżej, troszeczkę, dobrze? Odróżnijmy fakty od opinii. Ale nie zróbmy z tego bazaru, naprawdę. Chciałbym się dowiedzieć do mojego konkretu. Jak ty sobie osobiście wyobrażasz taki zapis kodeksu karnego, ten artykuł, nie wiem, 148, paragraf 5, który ujmowałby tę twoją całą ideę, ten pomysł o karaniu powtórnego morderstwa na karę śmierci? To jest jedna sprawa. A druga, co zrobiłbyś z tymi konwencjami i umowami międzynarodowymi, które wiążą nas i de facto nie pozwalają wprowadzić w Polsce kary śmierci na chwilę obecną? Jak byś to rozwiązał? Proszę. Może zacznijmy od odpowiedzi na drugie pytanie. Kolega jest w błędzie, ponieważ żadna w tej chwili konwencja ratyfikowana przez Polskę nie zakazuje stosowania kary śmierci, praw podstawowych. Powiem tak, i tego jestem przekonany, ponieważ miesiąc temu dokładnie czytałem opracowania na ten temat. Wobec powyższego dzisiejszy mój udział, proszę też nie odebrać, jest podyktowany tym tutaj, w tym miejscu, że nasz kolega się rozchorował. Dobra, natomiast powiem tak, są od tego prawnicy, jeśli tutaj kolega mówi o tym, że państwo jest targane impulsami, no właśnie o to chodzi, żeby odpowiednie osoby, odpowiednio przygotowane, żeby to nie byli politolodzy, żeby to nie byli socjolodzy, tylko żeby to byli konstytucjonaliści, żeby to były osoby z najwyższej półki, takie przygotowały zapisy prawa, które będą chroniły życie ludzkie, ale nie będą chroniły osoby, które postępują w sposób bestialski. Ja sobie tak to wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy teraz dyskutowali, jaki ma być literalnie zapis, bo my tego teraz nie wydyskutujemy. Myślę, że nikt z nas nie ma na tym etapie życia, w którym jesteśmy, nie jest na tyle specjalistą w tej dziedzinie, żeby mógł to określić. Powinna być, że tak powiem, grupa ludzi merytorycznie do tego przygotowanych, która by potrafiła również na przyszłość odpowiedzieć na pytania, co w przypadku gdy. Dlatego też... To już myślę, że jest odpowiedź wystarczająca. Proszę bardzo. Jesteś merytorycznie przygotowany, dobrze to zrozumiałem? Ja powiem tak, można mówić, że mnie rozjechałeś, ja się cieszę. Zapraszam za tydzień, żebyś usiadł na tym miejscu i będziemy dyskutowali. Dobra, ja też zapraszam, proszę. Więc tak, ogólnie w polskim systemie prawnym filozofia kary przyjęta jest jako, ma funkcję resocjalizacyjną, więc nie można przyrównywać polskiego systemu prawnego do amerykańskiego, gdzie jest stosowana funkcja penalizacyjna. No i wobec tego pytanie do Kongresu Nowej Prawicy. Jak wy widzicie, jaką funkcję resocjalizacyjną widzicie w karze śmierci? No bo filozofia kary to nie jest coś, co się stanowi z dnia na dzień, ale jednak buduje latami. Więc tego nie zmienimy na pewno i chciałbym usłyszeć, co jest resocjalizującego w dwóch, trzech zdaniach. Stwierdzenie, że nie możemy tego zmienić, jest dość absurdalne, bo to my stanowimy prawo w naszym kraju i dlaczego nie możemy go zmienić? To raz, a dwa, ja osobiście uważam, że funkcja resocjalizacyjna kary nie może być stosowana w wypadku przestępstw najwyższej wagi, kiedy to człowiek morduje, czy to morduje kilkadziesiąt czy kilkaset ludzi, to się też zdarza. No w takim wypadku nie musimy mówić o resocjalizacji, która jest w pewnym sensie nagrodą dla społeczeństwa, zwłaszcza, że to było tutaj poruszane kilkakrotnie. Człowiek jest w dużo lepszej sytuacji po dokonaniu morderstwa w Polsce niż w momencie jego usiłowania. Dobra. A potem jeszcze sobie resocjalizować. Lecimy dalej. Jeszcze... Na końcu jeszcze, dobra? Ja mam pytanie również do Nowej Prawicy. Otóż cały czas mówicie o tym, iż
wykonanie kary śmierci na mordercy jest kwestią elementarnej sprawiedliwości, pewnego prawa naturalnego. I jestem ciekaw, skąd właściwie wy to wywodzicie, ponieważ bardzo łatwo można mówić o prawie naturalnym, jest nieskomplikowane, kwestie elementarne, jak widać, nie są takie elementarne, skoro was tutaj się kłócimy. Odwołujące do świętych są również, trudno znaleźć wyraźny zapis. Dlaczego, jeśli chodzi tylko o dwóch, to ja rozumiem, że ktoś uważa, że mordercę należy zabić, ale jestem pewien, że znalazłby się też osoby... I zmierzamy do znaku zapytania. ...że gwałciciela należy zabić. Odwołujące do kultury były takie kultury, które uważały, że złodzieje należy zabić. Skąd się bierze to przekonanie, że jest to absolutnie elementarne, wspólne i oczywiste? Dlatego, że we wszystkich kulturach do momentu w końcówce XIX wieku kara śmierci obowiązywała na niemal całym świecie, dopiero później zaczęto ją znosić, zniesiona została, zawieszona na chwilę we Francji w XVIII wieku, z czego się bardzo zrezygnowano. Była wykonywana zawsze i wszędzie. Ale za morderstwo. Za kradzież szcielaka też była. Ale mówimy teraz o tym, że kara śmierci była wykonywana na całym świecie za morderstwo. Zawsze, natomiast były odchyły jakieś, prawda? Jedni karali za kradzież cielaka, prawda, karą śmierci, a gdzieś tam, nie wiem, za kradzież sakiewki, czy ktoś komuś sukienkę ukradł. Za coś karą śmierci trzeba karać. Ale na całym świecie ogólnie przyjęte było zawsze, że za morderstwo jest kara śmierci, za morderstwo świadome, prawda? Więc stąd wniosek, że jest to prawo elementarne, które obowiązywało wszędzie. Teraz sobie już rozwinęliśmy, że nie jest to oczywiste. Idąc tym tokiem rozumowania, że to ewoluowało. W tym sensie Nowa Prawica jest chyba partią konserwatywną, więc może tego nie uznawać. Tak, dlaczego cofać tylko do tego XIX wieku, a nie do XVI? Skąd się bierze to elementarne przekonanie, że właśnie tam jest to limit? Jeszcze raz można by nie ustrzelić. Ja rozumiem, że jesteś partią konserwatywną, ale to nawet... Znaczy to ja to powiedziałem. Tylko dlaczego się cofać do tego XIX wieku? Skąd jest to przekonanie, że akurat tam istnieje to... To limes, do którego należy cofnąć. Dlaczego się nie cofnąć do XVI, albo dlaczego nie pozostać przy naszym XXI? Podając XIX, wtedy zaczęto wycofywać generalnie pod koniec karę śmierci na całym świecie, natomiast nigdzie jej nigdy nie wycofano do końca. Zawsze gdzieś była stanowiona. Podając XIX, bo właśnie dlatego, że wtedy zaczęto się z niej wycofywać. Pod wpływem myśli filozoficzno-politycznej, ale to jest powiedzmy dłuższa rozmowa, tak. Na którą nie mamy czasu. Tak myślałem. Dlatego się odwołałem do tego XIX wieku konkretnie. Natomiast XX wiek, powiedzmy sobie szczerze, przyniósł dość różne rewolucje społeczno-kulturowe i powiedzmy ciężko jest nam go jeszcze z tej perspektywy oceniać. Dobra, idziemy dalej. Mieszko, tego też się streszczę. To była tam śmierci na temat. Na bo ja zauważyłem pewną sprzeczność tutaj do kolegi z Prawa i Sprawiedliwości. Powiedziałeś, że nie można wskazać konkretnie zapisu artykułu kodeksu karnego, który mówiłby jak, za co można by konkretnie karać stosować karę śmierci. Jednocześnie na samym początku powiedziałeś, że jeżeli ktoś spełni pewne kryteria, to jest okej. Okay. Ja chciałem posłuchać o tych kryteria. Ja tak, może kolega nie zrozumiał mojej wypowiedzi, natomiast ja powiedziałem, że nie te kryteria miałem. Ja na tym etapie, w tym miejscu, w którym jestem, czyli teraz, nie potrafię powiedzieć, mając świadomość tego, że szanuję życie ludzkie i mając świadomość tego, że daję szansę drugiemu na to, że ma prawo się poprawić, jakie powinien spełnić kryteria konkretnie. Widzę i wskazać kryteria prawne, bo tutaj mówiłeś o kryteriach prawnych. Natomiast jeśli mówimy o tym, że jeśli ktoś wielokrotnie morduje, jeśli ta osoba... To znaczy, że to już jest jedno kryterium, wielokrotne morderstwo? Na przykład. Co to znaczy? Na przykład. To znaczy? W jakiej okolicznościach to została... Oj, ale no i właśnie tutaj dotykamy tego, że prawo nie powinni stanowić politolodzy, tylko prawo, szczególnie w tak delikatnej materii, powinni stanowić prawnicy, którzy są do tego przygotowani i którzy mają doświadczenie, czy osoby pracujące w wymiarze sprawiedliwości. Bo żądanie teraz, żeby wykazać kryteria, jakie osoby powinny spełnić, jest żądaniem w stosunku do wykonania kary śmierci. A czy jest to w ogóle możliwe, żeby wykazać takie kryteria? W moim przekonaniu tak. Dlatego, że jeśli osoba ma szansę, nie korzysta z tej szansy i dalej występuje przeciwko społeczeństwu, dalej jest zagrożeniem nie dla mnie, dla ciebie, tylko dla społeczeństwa, w tym wypadku istnieje uzasadniony
kryterium, aby wobec takiej osoby, jeśli ona nie rości szans na przyszłość, zastosować ten najwyższy wymiar kary. Choć ja podkreślam, ja jestem w tak dobrej sytuacji, że nie ja będę o tym decydował, bo pewnie bym się w życiu na to nie zdecydował. Nie chciałbym nawet, żeby osoba, która popełniła w mojej rodzinie takie przestępstwo, nie chciałbym jej oceniać. Natomiast jest w Polsce powołany wymiar sprawiedliwości i są pewne normy, które to regulują i te wymiar sprawiedliwości ocenia. I ucinamy. Teraz odpowiedź, tam jeszcze pani z tyłu chciała zadać pytanie, tak? I już teraz mam prośbę, już się nie zgłaszam, bo tutaj jeszcze panów dwóch z przodu cię, tak? Proszę, proszę. Mam tylko odnieść do swojej wypowiedzi. Nie ma możliwości wprowadzenia takiego zapisu w ustawie, w kodeksie karnym, który by był jednocześnie maksymalnie określony, bo jest to zasada określoności prawa karnego, a jednocześnie tak ogólny, żeby wrócić na wszystkie takie przypadki, żeby nie powodować sytuacji konfliktowych. Nie ma prostszego przepisu w kodeksie karnym niż artykuł 148 wszystkie paragrafy. Nawet odnośnie znamiona szczególnego okrucieństwa, czy też kryteria wielu osób, bo to są typy kwalifikowane, są spory w doktrynie. I teraz byśmy miał jeden sąd w Szczecinie, który uzna, że wiele osób już będą dwie, byśmy miał sąd w Krakowie, który stwierdził do spowiedzi 10, nie da się tak określić tego, żeby nie było żadnej sytuacji konfliktowej, że jest nie było żadnej sytuacji. Dziękuję. Dlatego trzeba pracować w tej szczególnej sytuacji nad pewnymi uniwersalnymi rozwiązaniami, które będą mogły być zastosowane w sądzie w Szczecinie, w Krakowie, dlatego że ten wymiar kary śmierci jest wymiarem szczególnym i państwo powinno w sposób bardzo konkretny do tego podejść. Dobra. To chyba nie chodzi, prawda, o to, tylko czy to powiela, prawda, powtarza, więc to co proponuję do 3 razy sztuka. Raz kogoś zamordował z premedytacją, dostał szansę naprawy. Popełnił to drugi raz, nie ma trzeciej szansy. Okej, okay, dobra, ja tutaj do swojego zdania wyrażam, ale rozumiem, że to jest pozycja, tak? Tylko jeszcze kolega obok ciebie też wygląda, tak? No to proszę. Ja chciałbym tutaj do kolegi z Kota zapytać się, co jest przeciwwskazaniem do zabójstwa tego człowieka. Jak wiem, popieracie aborcję, wiem, że to nie jest o aborcji, natomiast widzę tutaj jawną sprzeczność, że w jednej kwestii widzicie zabicie człowieka jako coś niemoralnego i niegodnego człowieka XXI wieku, a w przypadku aborcji jest to dla was zupełnie... Możecie dać lekarzowi prawo do zabicia drugiego człowieka, a katowi już nie. I dlaczego chciałbym, żebyśmy to... Proszę. Tylko też miarę krótko. Ja rozumiem twoje wątpliwości. Natomiast trzeba też dać mimo wszystko człowiekowi jakąś tam wolność. Nie możemy człowieka po prostu zabić za karę. Tutaj w przypadku aborcji jest zabijasz człowieka. Bez kary. Nie wiem, bez kary. Ale dla zabawy. Ale czy w ogóle nie uznałeś go za człowieka? Czy dla zabawy? Momencik. Zwróć uwagę, to jest bardzo trudny temat i tutaj myślę, że to jest też temat na dyskusję o samej aborcji. Była już. Była już, tak? Nie miałem okazji. Chodzi o to, że widzę sprzeczność po prostu między tymi dwoma postulatami. To znaczy ja generalnie... Ja rozumiem twoją sprzeczność, ale tak jak mówię, zastanówmy się, czy między innymi nie ma takich przypadków, w których aborcja zagraża życiu matki. W takich przypadków, w których dziecko, które mogłoby się urodzić, będzie chore. Zgadzam się, tylko moje dzieci nie wiedzą, że nie dalej. To ja może pozwolę sobie odpowiedzieć, zrobię taki wyciąg z tej dyskusji sprzed tygodnia. No, mieliśmy właśnie dyskusję między zwolennikami dopuszczalności aborcji a przeciwnikami, którzy dyskutowali przede wszystkim na ten temat, czy płód uznajemy jako człowieka. Myślę, że tu jest taki klucz. To jest oczywiście, to jest jak gdyby baza tego, nad czym musimy rozumiem, że dyskutować. Odnośnie, nie, bo teraz odnośnie kary śmierci, no właśnie, ja mówię, nie możemy karać człowieka śmiercią za jakieś przewinienie. Dobra, ostatnie pytanie w tej rundzie. No, przeciwnicy kary śmierci, no jako koronny swój argument podajecie to, że człowiek po tym morderstwie powinien mieć szansę na poprawę, ale no powinniśmy sobie uświadomić jedną rzecz, że prawo
nie działa wstecz, no może za rządów Platformy jest trochę inaczej, ale przynajmniej nie powinno działać wstecz. I w momencie, kiedy jutro na przykład wchodzi w życie kara śmierci, morderca wie dokładnie, co mu za to grozi. I czy taki człowiek, to jest pytanie, nie ma szansy na poprawę? On ma wystarczająco chyba dużo szans na to, żeby się poprawić. Czy mi się wydaje, że już odpowiadałem na pytanie. I jeszcze może takie pytanie, kto tak naprawdę się skazuje na tą karę śmierci? Czy prawo skazuje jego, czy on sam skazuje się na karę śmierci? Jeżeli wie, że za morderstwo grozi kara śmierci i go dokonuje, to moim zdaniem on sam skazuje się na taki tak jak rok. Mówiłem, już odpowiadałem na podobne pytanie, bo te pytania się powtarzają. Po pierwsze, odpowiedzi zastanówmy się, no, jeżeli powtarzają się pytania, to normalnie, że powtarzają się odpowiedzi. No tutaj nie za bardzo rozumiem, ale tak jak mówię. Ale jeszcze uwagę, proszę chwileczkę wytrzymać. Proszę. Zwróć uwagę na szczególne przypadki, których nie jesteśmy w stanie uwzględnić w zapisie prawnym. Nie możemy zabijać człowieka dlatego, że no chyba podlega pod ten paragraf, że już go możemy zabić, albo no jeszcze nie. Zresztą zastanówcie się, jakie to będzie wielkie obciążenie dla sędziów, którzy takie wyroki mieliby wydawać. Dobra, jakby mieli chyba, to by nie wydali, jak mają poczucie, że na pewno to wydają. Ale to dosłownie dwa zdania i naprawdę kończymy rundę, już przepraszam, już nie będzie. Jeszcze kolega, te dwa zdania proszę. Ja mam pytanie, właśnie dwa pytania do kolegi. No nie. Jest bardzo króciutko, ta debata zbliża się do końca, więc czas, aby obalać pewne mity, które nawet prawica lubi bardzo często, przynajmniej fakty, przywoływać. Dwa argumenty. Argument ekonomiczny, to jest po prostu śmieszne. W Stanach Zjednoczonych, do których tak się chętnie odwołujecie, w death row, w celi śmierci, czeka się średnio około 30 lat na wykonanie wyroku. Ostatnio, nawet dwa lata temu, była pewna sprawa, kiedy jeden skazany na karę 40 lat pozbawienia wolności chciał się zamienić na odbywanie kary w death row, ponieważ tak sobie liczył, że on będzie miał tam bardziej komfortowe warunki, bo tam jest na przykład telewizor plazmowy, a w takiej zwykłej celi, gdzie odbywa się karę pozbawienia wolności, terminowego nie ma. Także średnio, pod względem ekonomicznym, kara śmierci jest o wiele bardziej droga po prostu. To jest o tyle droższa. W tym jednym konkretnym kraju. W większości państw, takich jak kraje muzułmańskie, no i Stany Zjednoczone, to są takim drobnym wyjątkiem, kara śmierci grozi, jest wykonywana za zbrodnie, które nie są zbrodniami wielokrotnego morderstwa, pedofila, który znęca się nad swoimi ofiarami w ciemnej piwnicy. Jak pewien dżentelmen w Austrii na przykład, że on nie mordował. Austria ma szczęście do takich zbrodni. Tylko za takie straszliwe morderstwa, nie wiem, czy to są dla was morderstwa, i tu jest się właśnie to nasze pytanie, jak na przykład obraza uczuć religijnych, jak na przykład bycie zgwałconą, jak cudzołóstwo w Iranie, czy w Arabii Saudyjskiej, tu się nasuwa pytanie, czy wy byście chcieli również przerzucenia jak karę śmierci na przykład za obrazę lidera waszej partii, za to, że ma zbyt mało gustową muszkę, czy na przykład za wyczyszczenie symboli religijnych, bo o to chodzi. Pan zadał innego pytania, ale dajcie odpowiedzieć. Dostałem się, że nie odwołałem się ani razu, odwołał się tylko kolega. Do krajów arabskich nie odwołałem się też ani razu. Powiedziałem też wyraźnie, że kara śmierci należy wyłącznie za świadome i celowe morderstwo, więc wszystko, co powiedziałeś, było zasadniczo, nie wiem, do kogo, bo nie mówię nic z tych rzeczy, które ty mi zarzuciłeś, więc... Dobra, przepraszam. Za trzecią rundę, ja pierwszy raz w historii tych, no, krótkiej historii tych debat, naprawdę brawa dla publiczności za aktywność, naprawdę. Jeszcze nie zdarzyło. W ostatniej rundzie po minucie każdy. PSR-owi damy trochę dłużej, bo nie zadawamy do PSR-u pytań. I proszę w odwrotnej kolejności, czyli zaczniemy od ruchu pani Kota. Minutowe podsumowanie debaty. Ja bardzo się cieszę, że ta debata tak rozgorzała, dlatego że wydaje mi się, że żaden z nas, a w zasadzie większość z nas, nie jest w stanie jednocześnie stwierdzić winy człowieka i zdecydować się na jego po prostu zabójstwo. Zwróćcie Państwo uwagę na różnego rodzaju aspekty, między innymi aspekt finansowy kary śmierci. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób, jak kara śmierci oddziałuje na społeczeństwo. Mimo wszystko oni widzą żywo zabijanych ludzi przez państwo w świetle prawa. Nowoczesne państwo nie może się opierać na zabieraniu wolności przez zabijanie.
Wydaje mi się, że cała ta argumentacja, którą prowadziłem podczas tej debaty, wystarczająco podkreśla to, że nie możemy wprowadzić kary śmierci. Dziękuję. Prawo i Sprawiedliwość. O ile każdy z nas w przypadku dramatu rodzinnego czy morderstwa może być targany impulsami, tak państwo nigdy nie powinno być targane impulsami. Państwo powinno mieć narzędzia na przyszłość, narzędzia, które będą chroniły społeczeństwo. I ta dyskusja tutaj jest może nieco polityczna, ale de facto, gdybyśmy, tak sobie wyobrażam, gdyby ona miała być przełożona na wprowadzenie kary śmierci, widzę dyskusję nie polityczną, ale ekspercką. Debatę, która będzie pokazywała także społeczeństwu, że społeczeństwo jest chronione. Są szczególnie uzasadnione przypadki, w których kara śmierci może być zastosowana i bezwzględnie ona nie może być wykorzystywana. I na takim stanowisku stoi Prawo i Sprawiedliwość i myślę, że wszystkim poziom dyskusji przy tak poważnych tematach, jak decydowanie o życiu ludzkim, trzeba czasem wyłączyć z bieżącej polityki, a poddać pod wiedzę ekspercką. Dziękuję. Dziękuję. Nowa Prawica. Mówiąc, na pewno nie możemy w kwestii stanowienia prawa odwoływać się do tego, czy któraś kara jest bardziej kosztowna, czy mniej, bo nie o to chodzi. Prawo ma stanowić o bezpieczeństwie obywateli i odwołać się do ich poczucia sprawiedliwości. Leży w naturalnym poczuciu sprawiedliwości ludzkiej od zawsze, że za pewne przestępstwa najwyższe kara się ludzi śmiercią. I no nie możemy tutaj pozwolić sobie na to, że przestępca, który dokonał morderstwa, stawał w lepszej sytuacji, był nagradzany przez prawo, przez społeczeństwo, niż w momencie, kiedy dokonał morderstwa. Jeżeli przestępca w momencie, kiedy jest w trakcie dokonywania morderstwa, stoi w sytuacji gorszej niż po jego dokonaniu, po prostu go demoralizujemy. Więc to jest chyba najlepsze odsuwanie. PSL bez ograniczeń, proszę bardzo. Dzięki. Podczas tej debaty myślałem, że jednak zmienię zdanie i powiem, że kara śmierci jest zła, ale ani kolega z Platformy, ani kolega z ruchu Palikota nie przekonał mnie do tego, nie? Jeżeli ktoś zabija, powoduje taką zbrodnię, wiadomo, że musi doczekać się tej kary, nie? To, że ktoś powiedział, że będziemy pracował, ten 2 miliony ludzi. Nie ma pracy w Polsce, to gdzie my znajdziemy pracę do więźniów, nie wiem. Będziemy budować autostrady, tam nie jest spoko, nie? Możemy tak zrobić, nie? Ale czy to tak ma sens? Więc według mnie kara śmierci powinna być za najcięższe zbrodnie. Dziękujemy. Platforma. Patrzę znowu na zegarek. Tak. Ktoś mi tutaj zadał pytanie, jak ja bym się zachował w przypadku zachowania innej osoby w stosunku do mnie. Ja tutaj krótko odbiję piłeczkę. Jakby ta osoba mogła się poczuć, gdyby na przykład tej osoby matka została stracona przez państwo za dokonanie zabójstwa. Następnie po 5 latach się okazało, że jednak zostały popełnione błędy, że niesłusznie została stracona. Ona tego nie popełniła. Ale to państwo już zabiło niewinną osobę. Pierwsza rzecz. Państwo nie może zabijać, a w przypadku, to znaczy państwo nie może zabijać. Państwo nie może zabijać, a w przypadku kary śmierci, to sami mówicie, to jest liczone, że po prostu tak czy siak państwo będzie zabijało niewinnych obywateli, tutaj już nieraz to powtórzyliście. Kolejna kwestia. Mówicie tutaj o kwestii straszaka. Na jakiej podstawie tak mówicie? Mówicie to tylko na podstawie takiej, że wy uważacie, że to będzie straszak. Nie macie żadnych badań, które popierają to, że wprowadzenie zapisu o karze śmierci rzeczywiście będzie wpływało na zmniejszenie ilości przestępstw. Nie, już. Jest duża ilość badań, zresztą sam przed chwilą mówiłeś, że nie da się tego stwierdzić. To były twoje słowa mniej więcej o godzinę temu. Skoro mówicie, że nie da się tego stwierdzić, to na jakiej podstawie uważacie, że to będzie straszne? Nie wiecie, czy to spowoduje zmalenie ilości. Dodatkowo. Tu
tutaj może przytoczę to, co New Jersey Penalty, Death Penalty Study Commission, czyli komisja do spraw kary śmierci w New Jersey, po wieloletnich badaniach zasugerowała, żeby zrezygnować z kary śmierci na rzecz dożywotniego pozbawienia wolności bez prawa warunkowego zwolnienia, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na rzecz rodzin ofiar. I wydaje mi się, że to jest sprawiedliwość. Dziękujemy bardzo.